Cześć, witajcie. Pierwszy mecz 18. kolejki w niedzielę za nami. Piast Gliwice remisuje z Jagiellonią Białystok 1-1 w Gliwicach i muszę na starcie powiedzieć, że do leksykonu, powiedzmy, żargonu piłkarskiego powinno trafić nowe przysłowie: mieć pecha jak Piast Gliwice. No naprawdę, rzeczywiście sporo tych sytuacji mieli podopieczni Aleksandra Wukowicza i w innych okolicznościach, w alternatywnej rzeczywistości spokojnie by ten mecz wygrali pewnie 4-1. Nagromadziło się tych sytuacji, gdzie o włos piłka minęła bramkę Jagiellonii. Szczerze powiedziawszy, zaczynając od początku, trochę się zawiodłem. Dlaczego? Bo mówimy tutaj o mimo wszystko dwóch dużych markach, o pojedynku dużych firm, które w pewnym stopniu były rozczarowaniem rundy jesiennej. No samo to, że są one w dolnej części tabeli i będą zmuszone walczyć o utrzymanie. Natomiast nie widziałem takiego prawdziwego ognia ani po jednych, ani po drugiej stronie. Oczywiście Piast dominował i to było widać od samego początku, natomiast szczerze przyznam, że ta gra podopiecznych Wukowicza była do pewnego stopnia przewidywalna. Raczej pomałe, powolne akcje, ta piłka, która krążyła po obwodzie, przy na tej ostatniej fazie ataku, no było to dogranie w pole karne, najczęściej na Kamila Wilczka, który świetnie gra głową, czytaj ta bramka na 1-1. Natomiast to w tym wszystkim brakowało mi tempa, brakowało mi czegoś takiego nieszablonowego, jakiejś arytmii, jakiegoś złamania, jakiejś akcji indywidualnej, czegoś takiego, co ma Jagiellonia, czytaj akcję Imaza z początku meczu, później oczywiście Hiszpan zszedł, czy Marka Guala. Natomiast idąc sobie po kolei, no przede wszystkim świetna zmiana, wymuszona oczywiście, Imaz zszedł jeszcze w pierwszej połowie z kontuzją, za niego Wojciech Łaski, fantastyczny strzał młodego Polaka, kolejny taki fajny akcent z ławki rezerwowych, chociażby po wczorajszym spotkaniu Zagłębie Śląsk, kiedy Pieńko fenomenalnie strzelił bramkę na 3-0, no ciężko te dwie akcje porównywać, bo tutaj mamy kapitalny strzał, tam był fantastyczny rajd, natomiast rzeczywiście świetny akcent. To był maks, jeśli chodzi o Jagiellonię. Wydaje mi się, że więcej piłkarze Stolarczyka nie mogli wykrzesać. Remis to jest naprawdę niezły wynik, patrząc na to, jak grali, natomiast no, gdyby ewentualnie wygrali, to w ogóle byłby jakiś sufit. Generalnie Jagiellonia też nam wiele nie pokazała, dlatego powiedziałem wcześniej o tym, że jestem zawiedziony. No, tak naprawdę mieliśmy częste przerzuty, gra drugą piłką, no albo w dużym stopniu uzależnienie od wspomnianego hiszpańskiego duetu. Gual grał nieźle, natomiast no, w bramki jakby jego gra nie przyniosła. To co na plus, no to na pewno konsekwencja Piasta, konsekwencja w dążeniu do celu i te akcje właściwie w samej końcówce, ten strzał Wilczka, później jeszcze dobitka Ameju, który również zanotował kilka świetnych akcentów ofensywnych, no naprawdę napawa optymizmem. Dzisiaj to nie wystarczyło, natomiast grając tak dalej, żmudnie, konsekwentnie, cały czas do przodu, no wydaje mi się, że Piast może się wydostać. Mimo wszystko poprawiłbym jakąś grę, jeśli mówimy o posiadaniu piłki i rozgrywaniu akcji środkiem, no jestem ciekaw, jakie jest spojrzenie kibiców Piasta, natomiast wydaje mi się, że ta kadra naprawdę ma gigantyczny potencjał, patrząc po samych nazwiskach, no od początku Mosur, Pyrka, Atak, Wilczek, Kondzior, Dziczek łączony przecież z kadrą, czy Michał Chrapek, naprawdę jest sporo tych nazwisk i dobrze poukładana drużyna Piasta naprawdę może mogłaby zajść wysoko. No wiadomo, że ta runda jesienna była mocno nieudana i teraz trzeba to budować i ratować drużynę przed spadkiem, natomiast no, mam wrażenie, że ta drużyna ma papiery naprawdę na solidne granie i tego od Piasta wymagam. Dzięki, to tyle ode mnie z pierwszego spotkania niedzielnego 18. kolejki PKPP Ekstraklasy. Zachęcam wszystkich standardowo do subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.